Cześć, witajcie moi drodzy. Z tej strony Skorpi, witam was w 10. odcinku z Assassin's Creed Unity. Odcinek okazał się poprzedni długi, z 50 minut, z 50, więc no długo, naprawdę. Myślałem, że to będzie krótsze, ale jakiś z tym. Dzisiaj sobie wykonamy misję zagadek Nostradamusa, Saturn. Przebiegniemy, pewnie coś jeszcze po drodze kupię, oczywiście mogą coś zużyć. Dobra, siema. O, pewnie uzupełnię wszystko. O, trochę kasy już mamy, nadrobiliśmy straty pewne. To mnie cieszy. Ale możemy równie dobrze już przecież tam biec, to wykonać. Tylko może prosiłbym o parkour, co? No, dziękuję, Arno. Też mamy 10. odcinek, jak na taki krótki czas. Bo wiecie, tam chyba parę odcinków to były misje fabularne, a reszta to poboczne misje albo ewentualnie co-op. A co-op u mnie jest to istotny. Po prostu oddaje piękno tej gry, ten co-op teraz. Więc wiecie, no... Jakoś, no nie mogłem się powstrzymać i stwierdziłem, no będzie ten chłop, na pewno. O, pójdę, ale upadłem. Gleba była czysta. Dobra, to już chyba niedaleko mamy tą misję. Pewnie, już bliziutko. I sobie wykonamy. Dla nas jest nic, ale tu ladży w tym miejscu wyjątkowo. Dobra, zagadki Nostradamusa Saturnus. Dobra, wykonamy, nie? 500 tych livrów i co to jest w ogóle? Bo nie czaję. Dobra, akceptujemy i śledzimy. Pierwsza zagadka. Dwa ostrza noszem przy niesprawiedliwości. Prawo. W każdej godzinie uderzam w królów i chłopów jednako. LOL. Dobra. Tak, trzeba teraz tą zagadkę rozwiązać. Ale gdzie ona jest? Daj mi... Chyba to jest to, nie? I mamy takie polecenie. Ale... Co dalej? Gdzie jest nasz w ogóle cel tej misji? Nie widać. Co to? Aha, to jest bato. A, teraz! Czekaj. Was przynoszę przy mnie sprawiedliwość i prawo. W każdej godzinie uderzam w ludzi chłopów jednako. Ale co nam to ma dać? Hmm? A się dowiemy. No co tu kamam w tej misji? Co mamy... Jeszcze raz weźmy tę zagadkę. I przy niej bądźmy. Najpierw musimy znaleźć sobie o takich oto wrogów. Może o to chodziło? A? Nie, chyba nie o to chodziło. Ja nie wiem. Ja bym z nim uciekał. To kurde, co mam robić? Ja słyszałem Niemców? Czy mi się tylko zdawało? Ej, no to co ja mam zrobić? Hmm? Trzeba przypomnieć atakujący. Blindside!
Posprzątane. No ale tej zagadki nie czaję dalej. Znaczy, rozumiem to co pisze, ale co ja mam dalej robić? Nie wiem, bo zaraz oszaleję po prostu. Się nie dowiem nigdy, co ja mam zrobić tak naprawdę. Chodźmy stąd. Chyba byś też chciał takim toporem. A wiesz, to nie jest przyjemne uczucie. Uraz byś miał do końca życia. O, dobra, tu przestępców do wybicia. O kurde, ale tu plaguje. No, weź to zabij. No. No, dobra, już się tam ci doczepili. Że coś zrobiłem. Za się będę martwił, co ja mam robić. Bo mam tą zagadkę. Ale ona mi nic nie mówi, gdzie jest jaki cel. Dobra, idę tam, będę się zastanawiał trochę. To trochę mnie to już zaczyna irytować. Dawaj tą zagadkę ponownie. Wiem, że tam ostrze noszę. Sprawiedliwość, prawo. Jest taka, że godzina, kiedy to się uderzy w tych bogatszych i tych biedniejszych. Jednakowo. O kuźwa, no to... Co nam ta zagadka... W czym ma ta zagadka nam pomóc? A co mam jednocześnie uderzyć? Bo widzę, że tam przestępca chyba chce dostać łomot ostry. Teraz to złapiemy. Chodź na to. Nie będziemy się z tym użerać. A, czy jakieś sprytne lagi? Nie tylko... Dobra. Znajdziemy w bazie danych Saturnus. No wiem, że to jest tutaj, ale jak ja mam to rozszyfrować? Mówię, jakieś pomysły. Nie chcę się z tym męczyć do końca. Przejrzyj trop. No i to jest to. Więc nie wiem, w czym jest dalszy problem. A tam dobiegnę. Fajnie, że na mapie to było widać, a tutaj kiedy biegnę, to tego nie widać. Coś jest nie tak. Teraz rozwiążemy nasz problem. Będzie mnie trochę jeszcze denerwował. Odejdźcie. Całować się będziecie potem. Teraz martwię się o pewną misję, która ma duży wpływ. No, to znaczy, że klejesz ostro. No, już, uciekać, lol. I no wyceluje, to uciekają. The fuck? Co on miał przy sobie? What?
I've got nothing to say to you. Bravery. You'll get nothing from me, you bastard. This is my panther. Dobra, nie będziemy tu ślęczyć i się męczyć na tym misję. No, krzyż opuścił. Sam nie mogę w to uwierzyć. Co on zrobił? O. Odpalę ten wzrok orła i nic mi to nie daje. Kolejny przestępcy. Co chwilę to oczyszczam, a co chwilę następny przychodzą. Avant d'avoir obtenu satisfaction. Dobra, to chyba sobie zostawimy na potem. Nie wiem, czy w ogóle da się tą misję anulować. Nie, nawet się jej nie da anulować. No, pozdro. No to będzie ciężko to ogarnąć. W takim razie. Jeszcze raz, trzeba mieć to przy sobie. I kombinujemy, bo za dużego wyboru to nie mamy. Ciekaw jestem, kiedy ja tę zagadkę rozwiążę w takim razie, skoro nam nic nie daje. Dobra, wiecie co? Myślę sobie, że tą zagadkę trzeba będzie odstawić. Chyba, że wy mi powiecie, o co z nią chodzi. To wtedy rozwiąże się ten problem z Nostradamusem, ale póki co widzę, że no nie za bardzo mi to idzie. A tylko może już podejdziemy do sytuacji poważnie i zaczniemy robić misję fabularną. Jestem ciekaw, na kim nam takie pierdolne, czy to w ogóle można jakoś wziąć, czy to tak po prostu ma być. Sam nie wiem, zaraz się to okaże wszystko, nie martwcie się. Oni się nawalają. O, już przestępca. Przestępca, nie królik. Ale, no. O kurde, ile musiałem się na niego wskoczyć. O. Będzie grucha, będzie. Malutka, ale będzie. W sumie go z pistoleta możemy sięgnąć. Tylko najpierw warto by było, żeby się wyglebił ten koleś. Jakby się już tylko wyglebił, to by było git. Okej. Już nawet nie będę go przeszukiwał. Co? Słyszeliście to. Ale nawet nie pytajcie, co mówiła. To w ogóle tragedia. Klatkuje trochę. To mnie wkurzać będzie. Ale nie na długo. Na tyle dobrze. Dobra, darujmy sobie. O, my mamy naszą misję. Nauka. Nie wiem, sobie wszystko poodznaczał. To jest mi niepotrzebne. I w końcu zaczniemy w 10 odcinku już misję fabularną. Czemu? Bo tak już po prostu zadecydowałem. No to gramy. Będzie cutscenka. What's the mission? Mission. Get your arse in position. Don't ask questions, piss pop. I live to serve. Ale go dobił. Dobra, dobra, czaję ten poziom trudności. No, diamencik i ekstra. Zabij strażników i już chodź dzwon.
zabójstwa za osłony. Aha, czyli czaje. Dobra. Za osłony. No to teraz trzeba będzie tak wyjść i w osłonę się wbić. Ładnie! Udało się, zaliczyło się. Pięknie. Teraz zobaczcie, żeby reszta nie wyczaiła. Bo inaczej będą sabotaże. To nie będzie miłe uczucie, kiedy odkryją. No. Po cichutku. Pokryją mu. Ty sam sprzątaj. Shit. Dobra, on tu podejdzie, ja to wiem. On tu podejdzie i zdechnie za chwilę. Więc nie przejmujmy się. No tak, można, tak też można. Ale hono tu. Szkoda, że nie może zagwizdać, jak to było w Black Flagu i w Trójce. To było naprawdę dobre. Teraz to trzeba się męczyć. Ha. Trzeba się zastanowić dobrze, jak to wykończyć. Nie, poczekamy chwilę. Spokojnie. Nie będzie nam to problemu robiło. Chyba możemy zrobić też tak. Ale nie. No i patrzcie, mogłem teraz go zabić. Tak to nie zrobię tego. I tak bym go teraz nie zabił. Hey, wait a minute. Odkrył, że coś się dzieje i o to nam chodziło. Aj! Kurde, nie tak. Nie tak to miało wyglądać. Szkusiwa, no. Fuck! No to ładnie. Okej. Za osłonę, chodź na to. Ono tu. Przyjdziesz. Ja wiem, że tu podejdziesz. Aha, on idzie tam. Co za ułom. Podejdziesz, no ja wiem, że to zrobisz. Teraz nie wiem, on się będzie pół godziny zastanawiał, co zrobić. Dobra. W miarę się udało. Nic nie było mowy, żebyśmy się nie dali wykryć. Po prostu on ma uciec. Dobra, opuszczamy kryjówkę. Ja sabotaż potem zrobimy. On tu musi podejść. Już mamy tą naszą kryjówkę wyimaginowaną. Teraz tylko po prostu chodzi o to, żeby on tu podszedł. To czy on tu podejdzie, czy nie, to już w sumie od nas zależy. Zawsze możemy go wyśledzić. Zobaczymy, jak on chodzi w ogóle. Od tego zacznijmy. Wtedy możemy wnioskować, jak go tu zdjąć. Podejdziesz tu? Okej.
podejdzie. Nichuj. Chwa. Co się tak zastanawiasz? Your kind are finished. You won't outrun the law. Kurde, no. You're no sprinter. Znowu się musimy kryć. Jakie to będzie wkurzające dla nas. There he is. Stop that man. Start praying. Ukryj się, ukryj. Dobra. Proszę, w końcu się udało, zaraz ten dzwon uszkodzimy. Jeszcze tylko tego przeszukam. Tamte ciała pewnie poznikały. Walić już to. Okej. Okay. Okej, okay, pięknie. Już, bez problemu. Lord Guillaume de Roussel has generously agreed to our price of 40%. An act of desperation. What about the priest? You'll come around. Your confidence is infectious, Siver. My boys will have the wagon ready. Here are the details. Make sure it goes smoothly. Of course. Make sure that it goes smoothly, cretin. When have I... Murder! Murder! These bastards Help! Always have bodyguards. Well... Oh. Ah! Next time, do that before he starts screaming. Why do we hang about here when Siver still lives? He killed me! Monsieur de la Serre! Patience! Siver is not the target. Not today. Come on. Council's waiting for our report. Yes. Mhm. Czyli teraz trzeba bombki użyć. There you are! That's a lot of bastards! There! Dobra, już nawiewamy. Zrobiliśmy wszystkie celi? Cele? Ucieknij z konsierwiery. Okej, okay, dobra. To wiemy, gdzie uciekać. O kurde. Chcemy dotrzymać mu kroku, więc wiecie. To jest jedna z wymagania. Kurde, on dziwnie biega. What? Aha, w sumie dobrze zrobił. Dobra, idziemy, idziemy, idziemy. Ma parole. Come here, you maggot! Jeszcze dalej? Wiesz. Misję by się już opłacało skończyć. Ło, już tu. Okej. Merde. Patriots. These imbeciles will pick a fight with anyone. Try not to draw their attention. Shouldn't we stop them? Stop them. Avoid them. Doesn't matter. There's always more fanatics. Can't save everyone, Pisspop. Well, there's a cheery thought. Ekstremiści. Aha. We're the
Heads up, lads. Remy found the Serapion's body in a courtyard not far from here. Stab through the throat. Dobra, podążamy za nim. Aha, to jest Belek dalej. No dotrzymujemy, dotrzymujemy. Tylko spokojnie, bez need a break. Może jednak nie. Tej zagadki to ja nie wiem, kiedy rozwiążę. Musicie mi napisać, co ja mam zrobić dokładnie. To już pojęcie nie będę miał w ogóle. Tu przez to okno. I przez drzewka. Pięknie. Careful, Pissball! You'll hurt someone! O! Będziemy utrzymywać krok. Utrzymywać w sumie. Careful, Pissball! You'll hurt someone! No, nie traktuje mnie jak jakiegoś bobasa, serio. Wiem, co mam robić. Ale ładnie. On też robi taki parkour. Już nie ma czegoś takiego, że NPC robi taki parkour jak Ezio. Call that a run. Czemu stoisz? Lol, walka frakcji. Aha. Dobra, ograniczymy konflikty. No idziemy. O kurde, tu ladzi. Jeszcze trochę ladzi. What? Nieźle. No. I can't believe this. We've not seen Sivir for a year, and you're letting him walk. All because his name wasn't on a bloody piece of paper. The timing's not right. Too many variables, too many loose threads. And if we lose him again? Mm-hmm. Teraz pewnie cutscenka znowu będzie. Jak mnie mam. Trochę pogałem w Angeli. Jasne. Jeszcze czego? Tak daleko? Aż 400 metrów do siedziby? My friend. Hello. O, siema. So what happens? Mogę coś kupić? Pewnie mogę. Dawać tu. Żebym sobie mógł uzupełnić, się zadowolić. We take this ledger full of Templar records to Mirabeau. Proceeds to do nothing. Don't seem terribly fond of him. Fajna siedziba. He's a politician. Sees himself as a great peacemaker. He thinks he can end the war between assassins and Templars. Bring the revolution to a happy conclusion. Convince dogs and cats to live together in peace. And that's bad? It's a self-aggrandizing pipe dream. Dzień dobry. Well, the customs agents of France can rest easy. Arpino's dead. Shaking down imprisoned nobles seems a bit out of his oeuvre. What are the Templars up to? If we hadn't spent the last year hobbled by your damned truce, we might know that. Here's a point, Honoré. The truce was with Grand Master de la Serre. Oh, the man's been dead for 2 years. Whoever's in charge now, you can be certain they aren't sitting idle. We might have learned more had we not allowed Sivert to escape. Sivert was there? I know your heart is set on keeping the peace, but bringing Monsieur de la Serre's killer to justice would count for something, wouldn't it? Yes, it would. But do not confuse your personal vendetta with a sound strategy. If he wants to kill Templars, let him kill Templars. I've done him all I can. Boys ready. Very well. Assassin. I charge you to go to Notre-Dame de Paris and to find there the Templar agent, Charles Gabriel Sivert. You will learn his secrets, and when you have done so, you will bring him peace in accordance with our tenets. Nieźle. No i dostaliśmy 2 punkty chyba umiejętności.
tego co widzę. No i wszystko zrobiliśmy jak należy, czyli pięknie. Co dalej? Chyba trzeba będzie zabić Siverta, nie? A co my tu jeszcze robimy w takim razie? Dziwne. Czemu to nie mogę się wyleczyć? Żartujecie? O kurde, gdzie my jesteśmy? A gdzie jest w ogóle misja? Tutaj, w tejże dzielnicy. Ale tą spowiedź chyba zrobimy później, bo ja bym tu jeszcze coś porobił. Tak, zagadka mnie nurtuje już od pół godziny. Co ja mam zrobić, żeby ta zagadka została rozwiązana raz a porządnie? Tu mamy kolejną zagadkę. Ale jak ja mam to robić? Musicie mi jakoś to wytłumaczyć, napisać komentarze albo gdzieś poszukać. Owszem, sam bym też to poszukał, ale no nie czaję naszego tu problemu. Dobra, może jeszcze coś zrobimy zanim, ale to już w następnym odcinku będziemy robić spowiedź. Jeszcze nie jest ten czas. Co byśmy mogli porobić? Moglibyśmy. Nie mówię, że trzeba, ale fajnie by było też. Tu mamy... Co to jest? To jest misja pewnie w trybie koopa. O! I dla dwóch graczy. Czyli tu z Lucierem zrobimy misję dziesięcinę od Templariuszy. Tam mu powiem. Żebyśmy sobie to ogarnęli jakoś. O, tu jest jakiś punkt nomad. Moment. No mamy co robić. Może zrobilibyśmy tą misję. Diabelskie sztuczki. Albo mamy tu jeszcze inne misje. Też dobre nawet. No to zacznijmy od tego, bo już tak będę mówił i nigdy tego nie zrobię. Dobra, tylko chciałbym stąd jakoś najpierw wyjść. Jeśli by było jakieś wyjście stąd. Dobra, najpierw sobie trzeba ogarnąć to wyjście. Ale ładnie pod czerwonym dywaniku sobie biegamy. Jakby gdyby nie było nic. Dobra, ciszej bądź. O, można stąd wyjść. Z tej komory. Nieźle. Dobra, mamy loading. No, kto mnie woła? Kto mnie woła? Ach, ten długi loading męczy. A, misja w trybie koopa. O nie, tego nie chcę robić. Co to, to nie. No dobra, ale jak ja mam tą zagadkę w dalszym ciągu rozwiązać? Aha, bo my jeszcze chyba nie mamy tego drugiego ostrza. Tak naprawdę w tej grze. Mamy skilla, ale nie mamy jak. Czyli chyba jeszcze tego nie rozwiążemy. Ale w ogóle możemy sobie rozdać jeszcze skillsa. A po Z2 walka wręcz tutaj, że mamy ogarnięte. To moglibyśmy mieć, ale niestety wolałem co innego. Co do dystansówki, to chyba raczej skład asasyna. Aha, bomby, granaty ogłuszające, a niedźwignia z niewidzialności, co byśmy tu mogli. Ten uczeń ślązarza mnie męczy, mógłbym to w końcu jakoś ogarnąć. Zastanawiam się, bo to by było naprawdę istotnie ważne, albo gruba skóra. Chociaż i tak dajemy sobie radę w walce. Także ja myślę. Więc dajmy sobie już uczeń ślusarza, żebyśmy mieli tego skilla z głowy w końcu. Okej, pięknie. I git, rozdane. Mnie się tam osobiście to wszystko podoba. Nie jest źle. Dobra. Teraz mamy pewnie te wytrychy. A zagadkę zostawimy na później. Co tu jeszcze mamy za misję? Tak patrzę, ale to nie będziemy tego badać. Nie jest jeszcze ten czas.
Dobra. Mamy windę. Pięknie. No, ta chyba dostała zawału od razu, jak mnie zobaczyła. A, zrobimy jeszcze inną misję. Dlaczego by nie? Nie ma mostu. Tam jest most. Teraz się zastanawiam, co mam robić ze sobą. Jak jest co robić. To zrobimy tą misję jeszcze. Albo powinien nawet już skończyć odcinek. To dobiegniemy tam, skończymy odcinek i ewentualnie jeszcze nagram dla was jeden. Co wy na to? Możemy tak spróbować, tak przynajmniej myślę. No, dobiegnijże tam. Ło! Pięknie. Git, doskoczył. Jak należy. Co prawda nie dość idealnie, ale... Ale jest git. Dobra. Już widzę to zadanie. Aha. Słyszę jakieś tłumy. Gdzieś musiałem zbłądzić. Miło. Trzeba będzie się pewnie sukiąć po tej katedrze. O kurde, tu ścina mocno. Albo ścinało, przynajmniej się zdaje. Dobra, jesteśmy tu. Ło! Ale słuchaj, było blachę. Dobra, już niedaleko mamy tą misję do ogarnięcia. Ło! Ale tu było. No, suwać się, kurde, ludzie. Jacy oni nieogarnięci. Dobra, tu skończymy odcinek. Niezła nagroda, ale to w następnym odcinku. Dzięki wielkie za obejrzenie 10 odcinka z Assassin's Creed Unity. Jeżeli wam się spodobał odcinek, możecie ocenić, skomentować i zasubskrybować. Trzymajcie się, na razie. Yo, jedność. We're ready to fight.